Miasta zostały podzielone na sektory, a te z kolei przypisano do konkretnych lokalizacji, w których w razie potrzeby wydawane będą tabletki zawierające jodek potasu. W Suwałkach wyznaczono 11 takich punktów, a w Augustowie 5. Różnica w ilości punktów wynika przede wszystkim z wielkości obu ośrodków. W Augustowie punkty posadowiono w obiektach oświatowych. Są to Szkoła Podstawowa nr 6 przy ulicy Tartacznej 21, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Mickiewicza 1, Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Rajgrodzkiej 1, Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Marii Konopnickiej i ostatni punkt to Przedszkole nr 1 przy ulicy Waryńskiego 57. Suwalska lista jest znacznie dłuższa. Szkoła Podstawowa nr 2 przy Kościuszki 126, Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Wojska Polskiego 13, Szkoła Podstawowa nr 5 na Klonowej 51, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ulicy Sejneńskiej 12, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ulicy Minkiewicza 50. Kolejne szkoły to 9 przy ulicy Hammerschmidta 11, 10 na Antoniewicza 5, 11 przy Szpitalnej 66. Na liście są jeszcze dwa przedszkola. To przy Raczkowskiej 41 i drugie na Nowomiejskiej 18. Ostatni punkt wskazany przez ratusz znajduje się w Szpitalu Wojewódzkim. Na stronach internetowych obu magistratów znajdują się również gotowe do pobrania lub przejrzenia wykazy ulic. Warto się z nimi zapoznać, by ustalić, który z punktów jest tym właściwym dla adresu zamieszkania. Oba samorządy opublikowały również zasady postępowania w razie skażenia radiacyjnego i niezwykle istotną tabelę dawkowania preparatu zawierającego jod. Na próżno jednak szukać takich informacji na internetowych stronach gmin powiatu suwalskiego. Wyjątki to gmina Bakałarzewo, ale tu pojawiła się wyłącznie grafika informacyjna o regułach profilaktyki jodowej. W powiecie sejneńskim z obowiązku informacyjnego wywiązał się tylko Puńsk i wiejska gmina Sejne.